Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj polecimy sobie wraz z Natalią na meeting. Mam nadzieję, że będzie dużo fajnych osób. Mieliśmy go organizować na parku na Kurdwanowie na Polku, ale niestety troszeczkę wieje, pogoda jest niepewna, więc przenieśliśmy go w ostatniej chwili tak naprawdę na GoJumpa. No i co? Myślę, że będzie bardzo fajna atmosferka. Zapraszam Was do oglądania. Ogólnie to chcieliśmy sobie zrobić kawkę kofeinową, ale nie mamy kawy kofeinowej. Dlatego szczeliłam izotonika w kolorze różowym, czyli moich spodni dzisiejszych, tak żeby pasowało. Tak przypadek jak coś. Ale kawy i tak ci nie daruję. Ej, ty nie mówiłem, że się kawa skończyła. Wiem, ale trzeba coś wymyśleć. W ogóle to dzisiejsza produkcja będzie leciała na dwie kamery. Jeden sprzęcik to będzie RP z obiektywem 50 mm na gimbalu. A jeżeli chodzi o drugi sprzęcik, to jest to też RP, tylko że z obiektywem 35 mm. Także myślę, że ujęcia będą fajne, ciekawe i że trening oczywiście będzie mocny. A teraz lecimy, bo jak zwykle się spóźniamy, a ja sobie gadam do kamery. A co to za kochany kotek tam jest? Edusia. Czy to Edusia? Edusia nas żegna. Pa Edusiu, idziemy na meeting. Jesteśmy już na GoJumpie, troszeczkę ludzi się zbiera. Zaraz zaczynamy gruby trening. Jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, to zdynamy przede wszystkim Alley Hoop do Gengera, bo to jest taka rzecz, którą sobie aktualnie kminię, a średnio ostatnio wychodzi. A dziś właśnie jest fajna motywacja do latania, więc dzisiaj Alley Hoop do Gengera to jest główny cel. A jeżeli chodzi o statykę, to myślę, że Maltizy, bo Maltizy też średnio mi idą, a czuję, że jest moc. Moi drodzy, to są właśnie meetingi i to jest ta legendarna moc. Pierwsze wejście na drążek, 3-6 do Gengera. Normalnie coś, co katuje sobie na każdym treningu i wchodzi tak, no rzadko bym powiedział. A tutaj proszę, od razu. Zobaczymy jak będzie z siłą, bo czuję, że będzie zajebiście. A kto to przyszedł na gołdzie? Moi drodzy, Karol Siwek, witam serdecznie. Przypinamy i działamy. Show your heart, kids, still.
mega głośno, więc wyszedłem na chwilę i też troszeczkę duszno, dlatego sobie troszeczkę odpocznę. Jeżeli chodzi o Dynamę, no tak jak mówiłem, 3-6 do Gengera weszło fajnie, natomiast ten alley hoop z tym Gengerem, kurde, coś nie siedzi. Jeszcze kilka prób zrobię, bo jeżeli chodzi o odciski, to jest całkiem w porzo. Jeżeli chodzi o statykę, kurde, nie robię pulla dzisiaj, znaczy w sensie nie robiłem jeszcze, ale planuję. Ale jeżeli chodzi o pusha, 10 pompek w fullu, później chyba 9, no 9 już bez zatrzymania, ale tą pierwszą serię zatrzymałem. Także mega, jeżeli chodzi o push. Maltis też progresik, więc wykorzystuję to i cisnę dalej. A teraz spróbujemy jeszcze jakieś może tacze, może pulle. Próbowałem skminić sobie to takie fajne przejście na poręczach i w sumie troszeczkę to zrozumiałem, ale dalej boję się puścić. Będę sobie to na pewno kminił luźno na treningach swoich. Jeżeli chodzi o Dynamę, kurczę, ten alley hoop z Gengerem tak średnio. Jeszcze może z dwie próby sobie spróbuję. Szczerze dużo lepiej mi się robi statę i w sumie na ten też troszeczkę dojechałem sobie odciski, więc nie czuję się mega pewnie teraz na drążku. No ale statyka, kurde, dzisiaj jest mega fajnie. No, dzisiaj powinienem generalnie robić wzmacnianie pod Maltiza z gumami, a w sumie robiłem holdy. No i powinienem robić one arm fronty z gumą, ale tego nawet nie próbuję, bo wolę sobie porobić właśnie jakieś fajne rzeczy, jakieś taczyki, a na one arma jeszcze, mam nadzieję, będę miał trochę czasu i zdążę na spokojnie przed zawodami. Chodzi na GoJump trenować dynamiki. No, bo pan Maciek jest troszeczkę już dziadkiem kontuzjowany, ale myślę, że wrócimy od dzisiaj. Kombosy, handstandy i tak dalej, to wszystko było, także... Ale wiesz, stary, to, że masz kontuzję, to jedno, ale na GoJump, na trening można wpadać. Dla towarzystwa. No, na pewno. No to zdecydowanie, to zdecydowanie. No to, tak, w takim razie... To poszło nie tak od ostatniego roku. W takim razie, przepraszam za swoją nieobecność, postanawiam poprawę. Proszę o rozgrzeszenie i widzimy się na treningu. Możesz to z Maciek? O jest. Dobra, moi drodzy, meeting powoli dobiega końca. Jeżeli chodzi o dzisiejszą atmosferę, dzisiejszy vibe, dzisiejszy skill, było mega zajebiście. Troszeczkę mało polatałem, żałuję, ale statycznie mega. Fajny progres, fajna atmosfera. Już się nie mogę doczekać, jeżeli chodzi o kolejny meeting, a my teraz lecimy na lekki after. Dogrywamy właśnie sceny bonusowe z afterka. Tak, czyli jest to jej patrzę. A my odwalamy. Wow.